są z nami. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, hej, hej, hej. Drogi mój, za tobą trochę grania w Warszawie na Juwenaliach. W marcu także płyta Holizm. Tak. I o tym mniej więcej chciałam porozmawiać, ale z małym lękiem podeszłam do naszej rozmowy, bo znając płytę, znałam też kawałek dziennikarzy. No tak, tak. I zacznijmy od najważniejszych rzeczy. Dlaczego Grupson? Dlaczego hip-hop? Dokładnie. Wiesz co, ten numer, widzisz, no, miałem mnóstwo sytuacji takich, mnóstwo sytuacji z dziennikarzami. Na szczęście ostatnimi czasy jest inaczej. I powiem ci, co najlepsze, że po tym numerze wszystkie wywiady, jakie zrobiłem od wydania płyty, jakie udzieliłem, to były zupełnie inne. Na zasadzie, że każdy zaczynał od tego numeru, oczywiście, od tego tematu. Z lękiem niemałym pewnie. Tak, ale powiem ci, że wielu dziennikarzy przyznało mi się po wywiadzie już, że musiało zmienić kilka pytań. Ja nie mówię, że były tam dlaczego Grupson, ale że wiesz, troszeczkę się bardziej przyłożyli. I to jest fajne. To jest super, naprawdę. Cieszę się, że ten numer jest na płycie. Bo w tym numerze jakby wypstrykałeś te pytania takie schematyczne. Tak, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. A było ich, uwierz mi, dużo. To raz, a dwa, oczywiście ja tam mówię udawani dziennikarze. Ja nie mówię do wszystkich dziennikarzy, bo jest mnóstwo szanowanych przeze mnie dziennikarzy, nie tylko przeze mnie, ogólnie, dobrych przede wszystkim dziennikarzy. Ja mówię o udawanych dziennikarzy, bo jest, wiemy o tym bardzo dobrze, że jest taki teraz czas, że każdy może sobie pozwolić na dobry dyktafon, na dobrą kamerę i wkręcić się tylko, żeby po prostu pogadać z jakimś tam artystą i wkręcić się na backstage, bo wywiad, nie? A tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia o tym, nie? I troszeczkę moim zdaniem zabierają pracę profesjonalnym dziennikarzom. I to jest głównie do tych skierowane, nie? Mhm. A powiedz mi, czy kiedyś myślałeś o takim zabiegu, żeby na chwilę przejąć rolę dziennikarza i na przykład zaprosić sobie kogoś? Albo moim marzeniem było zawsze mieć swoją audycję radiową. Proszę cię bardzo, kampus, proszę, proszę. Ciach. Ja ci już to załatwiam. Naprawdę. No tak, tylko że wiesz co, już mieliśmy i internetową właśnie i coś tam, i coś tam, i coś tam. Już rozmawiałem tyle razy z Rahimem o tym, ale wiesz co, jest tak mało czasu, że może przyjdzie taki dzień, w którym wiesz, w którym będę miał więcej czasu i po prostu zrobimy to. Ja powiedziałem sobie, że od przyszłego roku chcę zrobić, i to mówię w każdym wywiadzie prawie, żeby wiedzieli ludzie, że chcę zrobić wolne sobie tak, gdzie, no nie wiem ile jeszcze dokładnie, ale około minimum 3 miesiące od koncertowania w ogóle i skupić się na tych rzeczach, które zawsze chciałem zrobić, na mixtape'ach przede wszystkim. Mam parę pomysłów, które chciałem zrealizować, które już zacząłem tam powoli, wiesz, dłubać przy nich, o tak powiem, i skupić się na projektach, na muzyce, na rodzinie, na tym, co, wiesz, czego mi brakuje teraz. No dobra, co zagramy w tym momencie? Z płyty Holizm byśmy grali, tak? To może puśćmy dziennikarze. Dobrze. Mówiliśmy o tym numerze, także puśćmy, żeby usłyszeli. Grupson cały czas z nami, gramy. Holizm, tak się nazywa płyta, wokół której krążymy chcąc, nie chcąc. Grupson cały czas z nami. Płyta w marcu się ukazała, ale wciąż jeszcze udzielasz wywiadów na temat Holizmu, jak to jest, bo projektów tak. Dużo masz. Projektów dużo. Wiesz co, też nie mieliśmy czasu, żeby przyjechać na press tour do Warszawy, do stolicy, i mieliśmy wiesz tam gdzieś w Krakowie na przykład, czy we Wrocławiu, czy gdzie jeszcze mieliśmy, w Poznaniu, jeszcze na pewno gdzieś było, gdzieś tam kurczę, dawaliśmy wywiady, a w Warszawie nie mieliśmy wiesz okazji akurat i teraz musiała zostaliśmy poczekać, na tak, musiała pod względem poczekać. Dziennikarzy. Dokładnie. Kara mała. Musieliśmy przygotować. Nie, no wiesz co, teraz był idealny idealny czas, ponieważ zostaliśmy, mamy akurat chwilę wolnego i 3 dni po prostu jeździmy po wszystkich znajomych i nieznajomych stacjach i udzielamy wywiadów i nie tylko. Także teraz jest odpowiedni czas. Nieśliśmy też wszystkiego naraz, wiesz? Także mhm. Fajnie. Ja się cieszę bardzo, że właśnie możemy to zrobić. Mhm.
Mimo tego kawałka. Na płycie Holism jest jeszcze nawet w dwóch odsłonach taki kawałek, który ja po prostu uwielbiam. Mam talerz show. Tak. To jest coś przecudownego. Dwójka jest bardziej tylko... Tak. Jedynka łap kurę. Tak. I czy to jest, znaczy czy to jest, no odpowiesz tak, czy to jest twój komentarz, jeżeli chodzi o telewizję współczesną? Wiesz co, to jest mój komentarz i odpowiedź na zaproszenia do różnych programów, ponieważ dostawałem tam jakieś zaproszenia do różnych show. I to jest moja odpowiedź i też komentarz. Wiesz co, strasznie denerwowały mnie zawsze te sztuczne emocje. Ja nie mam nic do tego, że wiesz tam, dzięki tym różnym show, taki artysta jak Zalewski też się pokazał, wiesz, czy Kamil Bednarek. Okej, to jest okej, to jest spoko, nic do tego nie mam. Tylko po co też sztuczne emocje? Oczywiście wiem po co, żeby była większa oglądalność i tak dalej, ale kurde, no to przecież ja nie mogę takich rzeczy oglądać. Jeżeli coś jest nienaturalne i udawane i przede wszystkim reżyserowane, no to nie. To wiesz, jeżeli chodzi o emocje, to broń Boże. Więc jestem przeciwny. I też właśnie odpowiedź, nie? Że wiesz, zdecydowanie nie idę, nie pójdę jako uczestnik i jako jury, mimo tego, że mogę mieć za to dużo pieniędzy, to i tak jest to wbrew moim, przekonaniom i tak dalej. A powiedz mi, czy w ogóle myślisz tak globalnie o mediach z twojego punktu widzenia? Czy są fajne media dla młodych ludzi? Bo ja na przykład, nie wiem, pozwalam sobie nieraz na refleksję, że telewizja jest już takie ma ciśnienie na masowość, że ładuje się tam wszystko, byleby po prostu się sprzedało i tak dalej, i tak dalej. Masz jakieś w ogóle refleksje dotyczące mediów w XXI wieku? Już ci mówię. Ja ci powiem szczerze, że jak szukasz czegoś dobrego, to znajdziesz. I są stacje telewizyjne, które są w porządku. Może nie będę wymieniał, ale na pewno te stacje, które puszczają dobre filmy na przykład, które oglądam, jak mam czas oczywiście. Zazwyczaj wolę sobie chyba pograć w playa, ale zdarza mi się film, wiesz, dobry jak leci, albo nagrywam sobie go i tak dalej. Są programy przyrodnicze, które uwielbiam, naukowe, które też bardzo lubię, więc wiesz, jeżeli szukasz czegoś dobrego, to znajdziesz. I tak jest ze wszystkim, w muzyce, w telewizji, tak samo. Ale to, co najbardziej mnie irytuje i denerwuje, to muzyczne programy. Właśnie programy muzyczne, które zamieniły się w takie show. Gdzie jest ta muzyka, ja się pytam. To się już nie powinno nazywać, program muzyczny, bo tam jest, chyba w reklamach muzyka leci z tyłu gdzieś tam. Już nie będę wymieniał, jakie są stacje, ale to jest przerażające, moim zdaniem. A myślisz, że będzie jakiś talent show dla raperów na przykład? Czy to już było może? Nie dziwiłbym się, było w internecie na pewno. Ten, jak się nazywał? Powiedział, że rap. Ja nie oglądałem, by tam może jeden, dwa odcinki z ciekawości, ale żywy rap w sieci. Tak, był. Wiesz co, w ogóle bym się nie zdziwił, ale... Ja jestem na nie. Co gramy teraz? Co gramy teraz? A teraz zagrajmy może numer pod tytułem Dżungla. To gramy. Grupson cały czas z nami. Dżungla, Grupson, płyta nazywa się Holism. Na płycie dużo współpracowników, tak chciałam powiedzieć, ale z jednej strony Zalewski, o którym mówiłeś, jest tak, też Marcelina. A ty w ogóle, moim zdaniem, jesteś człowiekiem, który żadnej współpracy się nie boi. Nie, oczywiście, że tak. W sensie nie boję się i staram się coś zmienić. Mateusz. Tutaj pozdrawiam Mateusza. Nie boję się żadnej współpracy. Oczywiście nie ze wszystkimi mógłbym współpracować. Na pewno. Dlatego ten śmiech, tak? Tak, dlatego ten śmiech. Ale powiem ci szczerze, że lubię, ja to tak nazywam, lubię łączyć światy, inaczej, czerpać z innego świata, bo dla mnie Marcelina to jest zupełnie inny świat, i tak samo Zalewski, inny świat i wiesz, i kiedy się takie osoby spotykają i robią wspólny numer, to wychodzi coś oryginalnego. I
to jest w muzyce najpiękniejsze, moim zdaniem. Uwielbiam robić z artystami z innej bajki, nie? Inny gatunek muzyczny i tak dalej. Więc to jest super przede wszystkim w muzyce. Nie boję się robić takich eksperymentów muzycznych, bo jeszcze nie wyszło mi to, wiesz, na złe, także spoko. Mhm. A myślisz sobie o takich współpracach pod takim kątem, jak daleko sięgać? Bo był jakiś projekt, nie wiem, Muzyka Łączy Pokolenia, czy coś takiego. Czy ty byś stanął na scenie z jakimś, no takim mocno zaawansowanym wiekiem artystą estradowym, że tak powiem. Ja myślę, że tak, oczywiście. Gdyby to były Włodecki, to też bym stanął. Oczywiście, bo mam szacunek do takich artystów i Włodecki mi się nie kojarzy tylko z Pszczółką Mają, więc wiesz. No, ostatnio byłam na koncercie, albo inaczej, Włodecki. Tak, w ogóle ten numer jest, mnie powalił na kolana. Ja w ogóle, nie, no to jest, non-stop słucham w ogóle tej płyty, nie? I ukłony dla pomysłodawców, to był dobry ruch i powiem ci szczerze, że w ogóle jutro wychodzi winyl, nie? Czy dzisiaj? Tak słyszałem. Jakoś właśnie. Tak. Można koncert super obejrzeć w internecie, wiem, że przy stronie Red Bulla. O, proszę, nie widziałem. Bo to był Red Bull Weekender i tam w ramach Red Bulla było, więc to można. Nie widziałem. Nie, czy na YouTube'a nie wrzucili już od razu? To muszę sprawdzić, z miłą chęcią sprawdzę. Więc wiesz, ja z miłą chęcią bym to zrobił. Ja myślę, że wszystko ma swój czas i swoje miejsce, więc prędzej czy później takie rzeczy się wydarzą. I powiedz mi jeszcze o tym, co w najbliższym czasie będzie się działo. Mówisz, że planujesz sobie troszeczkę przerwę zrobić, no ale nie wierzę, że to tak całkiem... Wiesz co, znając siebie, to też tak myślę, że nie wytrzymam, kurczę, 3 tygodni. Chociaż no zobaczymy, jak będę, wiesz co, bo jak będę robił mixtape'y, to może się tak wydarzyć, że wytrzymam, bo jest tego mnóstwo, wiesz, mam mnóstwo planów fajnych i przede wszystkim chcę, żeby te mixtape'y były wpuszczone do sieci za darmo, nie tylko, wiesz, cały czas do sprzedaży jakieś płyty, tylko, wiesz, to też są mixtape'y typu moje inspiracje. Strasznie mi tego brakuje i chcę, żeby ludzie się też dowiedzieli, czym się inspiruję, nie tylko przez moje płyty, wiesz, przez tą całą podróż, którą odbyłem przez tyle lat, nie? I chcę to udostępnić ludziom za darmo, zmiksować to i stworzyć taki jakiś właśnie cykl mixtape'ów, nie? Mhm. No zobaczymy. Jakbyś chciał to puszczać w radiu, to bardzo proszę. O, no proszę, właśnie na antenie, więc z Chińskim Broną się ostatnio umówiłem na clash taki. On będzie puszczał swoje, a ja swoje i zobaczymy. Wiesz. No i przyjeżdża się do Warszawy, deala się robi. Dokładnie, nie? Ja mówiłem wczoraj, że jestem 3 dni w Warszawie, tyle prezentów już dostałem fajnych, od winyli po jakieś takie dziwne akcje. Kurczę, a ja mam do ciebie kubek, mam dla was kubki, no. Winyli nie mam akurat, ale no kubki proszę, no. Tyle nas stać. No. No dobra, co gramy na koniec? Wiesz co, powiem ci tak. Chciałbym, bo tak naprawdę nigdy, zawsze zapominałem o tym numerze i też się pytali ludzie, co puszczamy i zawsze zapominałem i dlatego teraz puścimy może ukryty numer. No dobrze. W imię czego? Coś innego niż... I zazwyczaj ludzie, wiesz, kojarzą się z Grupsonem. Jeżeli by wam coś umknęło, to na naszej stronie radiokampus.pl w podcastach ta rozmowa za chwilę wyląduje. Grupson był moim gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.